Podlasku. Organizatorem dzisiejszego wydarzenia kulturalnego jest Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim. I ja bym chciał w tym miejscu pogratulować i podziękować pani dyrektor Renacie Kaczmarek za tą organizację. Nazwa Podlasie nie powstała od lasów, jak nazwa Polesie, ale od laków. Nazwa plemienia, przy granicy których ciągnęło się Podlasie. Było to zatem Podlasze. Podlasze to jest kraj pod Lachami, co z czasem z Mazurska przerobiono na Podlasie. Proszę, aby państwo docenili to też, że nie jest to tylko wkład Ośrodka Kultury. Owszem, jest to nasza wiedza, organizacja i zaangażowanie, ale jest to także zaangażowanie naszej Rady Gminy, pana wójta w realizację takiego właśnie projektu. Jest jeszcze jedna osoba, której chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Jest to sekretarz Gminy Janów Podlaski, pan Adam Byszko, bo ten projekt nie pisze się sam. Bo przecież przeszłość tworzy teraźniejszość. Nie da się uciec od naszych potraw, od rękodzieła, od ginących zawodów. To wszystko funkcjonuje tutaj, u nas. Jeden mówi też ja, drugi mówi ja. Na pamiątkę, żeby panu przypominał to, że my też pamiętamy o naszych podatnikach. Od godziny 20:30 dzielimy tortem na naszym dziedzińcu zamkowym. Jeżeli macie państwo chęć skosztować tortu jubileuszowego pięciolecia u naszych urodzin, to serdecznie zapraszam. I jeszcze jeden, i jeszcze. Historia Janowa Podlaskiego. W miejscu dzisiejszej osady Janów Podlaski istniała wieś Porchowo, o której najwcześniejsza wzmianka pisemna pochodzi z okresu średniowiecza. Podlasie stanowiło wówczas własność Wielkiego Księstwa Litewskiego.